Dobre wyniki osiągnęli tegoroczni maturzyści ze szkół w województwie śląskim. Egzaminu nie zdało tylko ponad 4 tysiące z 26 tysięcy uczniów. Zdawalność w śląskim na poziomie 84% jest równa średniej krajowej, co jak przyznaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, nie zdarzyło się od lat. Fatima Orlińska. Co ciekawe, zaskakująco dobre wyniki osiągnęli w tym roku maturzyści z techników. Tam zdawalność wyniosła równe 80%. Tym samym zajęli drugie miejsce w skali kraju. Biorąc pod uwagę wyniki zarówno szkół licealnych, jak i techników, województwo śląskie uplasowało się na 4. miejscu w Polsce. Wyniki od rana dostępne były w systemie elektronicznym, jednak wielu maturzystów poznało je dopiero odbierając świadectwa w szkołach. Wyniki ogólnie jestem zadowolony. Bardzo mnie to cieszy z polskiego. Też z matematyki, też wszystko zdane, także bardzo się cieszę i jestem ogólnie zadowolony. Trochę się zdziwiłam z Polski, bo myślałam, że będzie gorzej, a jednak jest dobrze. Tak, zaskoczenie, bo myślałam, że polskiego nie znam, a tu się okazało, że jest całkiem spoko. I to właśnie język polski w województwie śląskim miał największą zdawalność. Największą trudność jak zwykle sprawiła maturzystom matematyka. Warto pamiętać, że tegoroczni maturzyści część swojej edukacji spędzili na nauce zdalnej, a mimo to nie wpłynęło to na wyniki egzaminu. Wskaźniki odsetka sukcesów zarówno dla języka polskiego, jak i dla matematyki czy języka angielskiego też są porównywalne ze wskaźnikami obliczonymi dla kraju, więc my tutaj nie zaobserwowaliśmy żadnego postpandemicznego jakiegoś takiego oddziaływania, które mogłoby te wyniki w jakiś sposób zaburzyć czy zaniżyć. Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym w województwie śląskim zdało 96% uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali maturzyści z Gliwic i Katowic. I to właśnie w Katowicach uczniowie mogą pochwalić się równie wysokimi wynikami z matematyki. Ci, którzy nie zdali jednego z obowiązkowych przedmiotów, mogą przystąpić do egzaminów poprawkowych. Te odbędą się 20 i 21 sierpnia. Dokładnie jeszcze nie przeanalizowałam wyników. Rzeczywiście jest 100% zdawalności. Popatrzyłam sobie bardziej na takie właśnie podstawowe, w zakresie podstawowym przedmioty. To bardzo ładnie młodzież zdała. Bardzo dużo jest 100% zdawalności z różnych przedmiotów, czy z polskiego, czy z angielskiego. Oczywiście każdy zawsze myśli o matematyce, bo to jest taki przedmiot, który gdzieś tam młodzież się najbardziej boi i my również. Natomiast matematyka też widzę, że bardzo ładnie powinna młodzież być zadowolona. Ewidentnie wyniki tegorocznej matury są dużo lepsze od zeszłorocznej, więc to już nas bardzo cieszy. Natomiast pojedyncze osoby oczywiście gdzieś tam miały potknięcie, czy to z matematyki, która niewątpliwie jest chyba najtrudniejszym przedmiotem maturalnym. No, z polskiego też wiem, że jakaś osoba jest, która nie uzyskała wystarczającej liczby punktów. Maturzystów, którzy w województwie śląskim nie zdali więcej niż jednego przedmiotu, było w tym roku ponad 1400. Ci kolejną szansę otrzymają za rok.